Minęła 12.30, jest wtorek, 24 dzień kwietnia. Natalia Patyk, witam Państwa i zapraszam na Teleskop. Promuje wiedzę historyczną i upowszechnia wartości patriotyczne. Mowa o konkursie historycznym Patria Nostra. Dziś finał trzeciej wielkopolskiej edycji konkursu. Konkurs przeznaczony jest dla Polaków uczących się w szkołach na Litwie, Ukrainie, Białorusi i w Kazachstanie, ale także dla młodzieży uczącej się w Polsce. Zadaniem uczestników było przygotowanie prezentacji na wybrany historyczny temat. Laureatów konkursu poznamy dziś podczas uroczystej gali o godzinie 13.30 w Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnicy tego konkursu wczoraj odwiedzili naszą redakcję. Telewizję od kuchni pokazała im Anna Molska. Takie wizualizacje i takie filmy przygotowali polscy uczniowie z Polski i z zagranicy, uczestniczący w konkursie Patria Nostra. Tematyka dotyczy ważnych wydarzeń z historii kraju. Młodzi ludzie angażują się w realizację filmów, więc to samo w sobie jest przygodą. Trzeba opracować scenariusz, zastanowić się, jak to zrobić, nagrać film, stworzyć animację, zmontować później tę animację. Mimo że ich dzieła są krótsze niż minutę, kosztowały młodzież dużo pracy. Często musieli improwizować. Z początku mieli scenariusz, ale kiedy przyjechaliśmy na to miejsce, wszystko zmieniło. Uczniowie wybierali jeden z trzech zaproponowanych przez organizatorów tematów. Drużyna Ani przygotowała animację o bitwie pod Grunwaldem. Taka bitwa, która bardzo jest ważna dla Polski, dla każdego człowieka. To jedna z najwybitniejszych bitw w historii. Udział w konkursie to również okazja do zapoznania się z nieznaną do tej pory historią Polski. Okazała się dość ciekawa postać, dlatego że nas w szkole uczą. Młodzi filmowcy z Litwy, Białorusi, Kazachstanu i Ukrainy, którzy przyjechali do Poznania, odwiedzili Poznański Ośrodek Telewizji Polskiej, aby zobaczyć kulisy dziennikarskiej pracy. Praca z kamerą, mikrofonem czy telewizyjna reżyserka. To tylko jedna z atrakcji, która została przygotowana dla młodzieży zza wschodniej granicy. Polska wywarła na nich niesamowite wrażenie. Zwiedziliśmy kolebkę państwa polskiego, czyli Ostrów Tumski, katedrę na Ostrowie Tumskim z grobami polskich władców. Takie wycieczki dla polskiej młodzieży mieszkającej na wschodzie Europy lub w Azji to powrót do kraju, z którym wiążą przyszłość i są mocno związani. W domu nawet z mamą wprowadzamy te wszystkie polskie, obchodzimy polskie święta religijne. I to, ponieważ to są przodki, to są swoje korzenie, coś swojego. Dla nich Polska to ojczyzna, którą noszą w sercu. Anna Molska, Teleskop.